Witam, oto Specialized Stump Jumper Alloy z roku 2022 w rozmiarze S4. Obecnie stump jumpery występują w wersji aluminiowej jak ten, karbonowej oraz odmianie z większym skokiem Evo. Jeśli zastanawiasz się nad zwykłą aluminiową wersją, to do wyboru masz właśnie taką najtańszą, bardzo słabo wyposażoną opcję oraz odmianę Comp z zawieszeniem Foxa i lepszym osprzętem SRAMA. Tą jeżdżącą pomarańczkę wyposażono w stalowy amortyzator RockShox 35 Silver, damper X-Fusion, na szczęście z regulacją kompresji i odbicia, najtańszy, tragiczny napęd 1x12 SRAM SX, w dodatku z trzyczęściową korbą bez systemu DAP, czyli zintegrowanej osi z ramieniem, oraz hamulce Tektrol Gemini. Teraz pewnie się zastanawiasz, po co kupować tak beznadziejnie wyposażony rower i to jeszcze za 13,5 tysiąca złotych? Otóż Spec niedawno obniżył swoje bardzo wywindowane przez ostatnie 2 lata ceny o około 20%. A jak widać, da się znaleźć jeszcze lepsze promocje. Stump Jumpera wybrałem ze względu na dobrą reputację, sprawdzoną konstrukcję, niezłą jakość, no i miałem parę swoich wymogów. Jak normalny wkręcany suport, damper mocowany do górnej rury, dzięki czemu mniej się brudzi, sztyce w rozmiarze 34,9, która jest coraz popularniejszym standardem. Większa średnica poprawia trwałość i sztywność, co jest przydatne, jeśli potrzebujesz skoku przynajmniej 200 mm, jak ja. Przydaje się też uniwersalny hak przerzutki SRAM-u DH, niezbędny, jeśli ktoś myśli o najnowszym bezprzewodowym SRAM-ie. Ostatnim elementem był brak moim zdaniem bardzo problematycznego i teraz mocno promowanego, jak parę lat temu suporty Pressfit, prowadzenia pancerzy przez główkę ramy. Te słabsze części stump jumpera, czyli praktycznie wszystko, zastąpiłem swoimi z wcześniejszego snaba. Teraz amortyzator to dużo, dużo lżejszy i lepiej działający Pike Select. Rower toczy się na piastach Industry 9, bardzo mocnych obręczach DTX-M 481 i wzmacnianych oponach Pirelli Scorpion XC. Damper to prosty, ale solidny Fox Float. Przeniosłem również moje sprawdzone i wygodne siodełko Esculap wraz z kierownicą. Kompletny osprzęt Shimano XT8100. Kompozytowe pedały One-Up. I parę ładnych dodatków od Hope'a. Linki do filmów o tych częściach znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Nadal poluję na sztyce Bike Yoka, ale jej ceny obecnie są kosmiczne. Po tych zmianach udało mi się zejść z seryjnych ponad 16 kg na już całkiem sensowne 14,2, a te parę kilo różnicy kosztowało mniej więcej tyle. Podkreślę, że część z tych rzeczy kupiłem na Eliksie, no i jestem niezłym łowcą promocji. Odejmując jeszcze przybliżoną wartość rzeczy, które zostały, cena spadłaby mniej więcej tak. W obecnej konfiguracji rower jest dużo lepiej wyposażony i lżejszy niż porównywalna cenowo wersja Comp, więc jeśli lubisz swój rower, to uważam, że warto bawić się w zmiany i ulepszenia, jeśli tylko masz dobrą bazę, czyli ramę. Ja ze swojego wyboru jestem zadowolony i stump jumpera mogę szczerze polecić. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w
którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!